krzyż, rozświetlony, płonący krzyż na ulicy Niecałej w Konstancinie Jeziornej przed willą Goebbelsa stanu wojennego Jerzego Urbana. To jest to miejsce po willi Jaruzelskiego, po willi Kiszczaka. Jesteśmy tutaj. Ucichły już przemówienia, krzyki wznoszone przez demonstrantów prawicowych. Była Ewa Stankiewicz, był pan Słomka, był pan Zygmunt Miernik. Tutaj jest stanowisko Telewizji Narodowej i jest z nami dziewczyna, która częstowała herbatą. Jak masz na imię? Kasia. Jak było, Kasiu? Super. I poprosił o głos. Poprosił o głos. Chcę wystąpić razem z Kasią Radosław Siedlecki. Radku, tylko do światła się ustaw. Okej, chodź, Kasiu. I Radku, poprosiłeś o głos. Co mów? Tak. Proszę bardzo. Szanowni drodzy rodacy, szanowni drodzy telewidzowie Telewizji Narodowej za pośrednictwem YouTube'a, chciałem powiedzieć, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie historycznym dla Polski. Po śmierci generała Jaruzelskiego, ksywka Ślepy, i po śmierci generała Kiszczaka, jesteśmy teraz pod willą Goebbelsa stanu wojennego pana Urbana, ksywka Uszatek. Chciałem powiedzieć, dość złości, jakiej wyrządzili. My jesteśmy tu, młodzi Polacy, pamiętający z historii Polski, że oni mieli i mają krew na rękach. Krew na rękach mają przelaną niewinnych ludzi w stanie wojennym i tak nie powinno być. Jesteśmy tu po to, aby zaapelować do narodu polskiego o jak najszybsze ukaranie Urbana i wielu, wielu innych jeszcze oprawców narodu polskiego w stanie wojennym. Narodzie Polski, a przede wszystkim panie prezydencie Andrzeju Duda, apeluję do ciebie, panie Andrzeju Duda, panie prezydencie, o jak najszybsze postawienie przed Trybunałem Stanu tych wszystkich oprawców stanu wojennego, tych żyjących, bo tych, którzy już nie żyją, to Pan Bóg już ich ukarał, a szkoda. Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się Radosław Siedlecki z Tłuszcza. NWP.